dobry w sobotę. Przed chwilą zalewałam herbatkę, a teraz mam tu już wodę. Herbatę już wypiłam. W międzyczasie się ogarnęłam, żeby was nie straszyć. W ogóle używałam dzisiaj super maseczki z Body Shopu. Ale o tym nie dzisiaj, bo zbieram wszystkie kosmetyki, które zużywam, żeby nagrać wam potem taki projekt Tenko. I powiedzieć, co polecam, a co nie polecam i żeby potem dla siebie też wiedzieć, co warto kupić ponownie, a co nie. Chciałam zacząć tak dzisiaj trochę właśnie bardziej cozy, takim domowym, ciepłym chciałam to rozpocząć. Dlatego mam też na sobie sweterek, bo chciałabym przejść do mojego ukochanego tematu, czyli do tematu świąt Bożego Narodzenia. Ja wiem, że jest październik jeszcze, w ogóle jutro nasza miesięcznica. Ale no właśnie, i ja mam tak jakby w zwyczaju, że u mnie jak kończy się lato, to nie ma jesieni, tylko jest okres przedbożonarodzeniowy i od razu zaczynam przygotowywać się do świąt. No i w tym roku z uwagi na nasz ślub, na nasze wesele, trochę mi się to przesunęło, nie zaczęłam już we wrześniu. Zaczęliśmy dopiero teraz w październiku. I chciałam wam powiedzieć, jak to u mnie jest z tymi przygotowaniami świątecznymi, bo myślę, że właśnie warto jest ludzi uświadamiać, że dobrym patentem jest kupowanie prezentów jednak wcześniej, bo po prostu wszystko jest tańsze przed świętami, jakoś tak się dzieje magicznie, że niby są te Black Friday, a ceny i tak idą totalnie w górę. Więc za chwilę pokażę wam, co takiego kupiłam, bo mam już ze sobą pierwszy prezent świąteczny i myślę, że od razu go zapakuję. Tak się składa, że dzisiaj mamy który? 22, no bo jutro nasza miesięcznica. A na początku listopada mój ukochany kolinek, chrześniak mój, będzie miał oficjalnie skończone 2 latka. Więc jedziemy do niego z prezentem świątecznym, nie świątecznym, urodzinowym. Za chwilę wam go pokażę. No i właśnie przy okazji kupiłam już prezent bożonarodzeniowy. Od razu to zapakuję, mam też już prezent na Mikołajki i wszystko to wywiozę, myślę, Kamili, tak żeby potem nie wysyłać kuriera, bo zazwyczaj jednak wygląda to tak, że wysyłamy to kurierami, a skoro w tym roku jestem odpowiednio wcześniej przygotowana, to zostawię to już na miejscu, żeby po prostu tego nie wysyłać i nie denerwować się, że ja jak to ja zrobię to za późno i nie dojdzie na czas. No. Także popiję sobie wodę, bo od tego gadania trochę zasycha mi w gardle i zaraz do was wracam, pokazać wam, jakie rzeczy kupiłam z myślą o 2-latku. Przyniosłam wszystko, co tu mam dla tego mojego ukochanego kolinka. To jest, słuchajcie, taki swójciek, ale nie o tym. Zacznę może od tego, co już widzieliście, nie będę tego wyciągać. Tutaj mam przygotowany prezent na Mikołajki. To są te ciuchy, które kupowaliśmy w Pepco i w ogóle sprzedam wam taki... Co pokazać? Ciuchy. Ciuchy? Już je pokazywaliśmy, ale dobra, mogę je wyciągnąć raz jeszcze. Taki w ogóle świetny patent. Nie będę, pozwolicie, że nie będę tego bardziej rozkładać. To jest koszula. Mhm. I z tego jest tak świątecznie, no bo to będzie prezent na Mikołajki. Więc jest sweterek z takim detektywem. Psim chyba detektywem. Tak, psi detektyw. I słuchajcie, ekstra patent to jest w ogóle to, ja robię to co roku, żeby wszystkie te rzeczy, w które pakujecie prezenty, czyli właśnie torebki, czy papiery, czy cokolwiek, kupować po sezonie świątecznym. Dlatego, że przed świętami, nie wiem, taka torebka pewnie kosztuje z jakieś 5 zł, a po świętach idzie to kupić dosłownie za złotówkę. Także jestem przygotowana, parę takich torebek z myślą o naszych dzieciakach, czyli o moim kolinku i Andrzeja Adasiu. Mam. Więc tak, to odkładam na bok, bo to już też było we wcześniejszym filmie. Jeżeli chodzi o prezenty, ja jestem fanką takich prezentów przemyślanych i spersonalizowanych. Takich, które wiem, że komuś mogą się do czegoś przydać, albo ktoś po prostu o tym czymś marzy, albo po prostu myśli i jakoś tak nie po drodze mu do tego, żeby sobie samemu to kupić. No i właśnie. A propos tych przemyślanych prezentów, to też czasem tak robię, że jeżeli już naprawdę nie wiem, co kupić, albo tak sobie myślę, tak jak w przypadku dzieci, kiedy często mamy takie duże wydatki, nie? Typu jakieś foteliki trzeba zmienić i to są rzeczy, zakupy pieniędzy, to zawsze też staram się w tym przypadku Kamilę, bo o kolinku ciągle mówię, czyli jego mamę, a moją kuzynkę, zapytać, czy jest coś takiego, czego ona dla Kolina potrzebuje. Tak po prostu, żebym mogła w jakiś sposób tym swoim prezentem ułatwić jej życie.
No i w tym roku nic takiego Kamila mi nie podpowiedziała, więc umówiłyśmy się, że w takim razie kupię coś sama. Miała tylko jedną prośbę, jeżeli mam kupować zabawki, to żeby to były zabawki rozwijające. Słuchajcie, dla kogoś, kto się absolutnie nie zna na dzieciach, czyli dla mnie. Było to mega trudne zadanie. Przekopałam masę blogów różnej maści parentingowych, żeby się dowiedzieć, co takiego można takiemu dziecku kupić. I w ogóle powiem wam, że jak już zamówiłam tą pierwszą zabawkę, zaraz wam ją pokażę, to miałam lekki mindfuck, bo Colin kończy 2 lata, a tu jest napisane 36+. Czyli tak jakby to jest dla 3-letnich dzieci. Ale wszędzie na forach internetowych mamy polecały to dla 2-latków. Nie wiem, dlaczego ktoś tak ostrożnie to oznaczenie tutaj dziubnął. Może dlatego, że są tu jakieś stosunkowo małe części, tak obstawiam. I jednak trzeba uważać, żeby nasze bobasy sobie nie zrobiły z tym krzywdy. Niestety trochę to uszkodziłam, jak mi to przyszło, ale to jest tylko karton. Może tak wam pokażę. To jest zabawka, która jest zabawką oczywiście rozwijającą, tak jak prosiła Kamila. I jak sobie będziecie to googlać, to najłatwiej to znaleźć w internetach, wpisując hasło rybka Montessori. Chyba tak się to nazywało. Montessori to jest taki sposób kształcenia dzieci, prawda? Jakiś taki... Czym przedszkola czy coś takiego, no. Nie znam się na tym, nie będę opowiadać więcej o Montessori, natomiast słyszałam to określenie niejednokrotnie i jest to jakiś taki właśnie patent na to, żeby... Masz wytłumaczenie, czemu od 3 lat jest napisane po prostu. Tak jak mówiłaś, że są małe części... No i właśnie, tak. Więc tak, pokażę wam, jak wygląda to w środku. Mamy planszę. Ich tutaj jest kilka oczywiście. Takie kółeczka. To jest ekstra, to jest takie urocze. Nie wiem, czy wy to widzicie, o! Wygląda jak na babeczki. Kuleczki, rybki właśnie. Tak po tych rybkach najłatwiej to wygooglać. No i tutaj mamy literki i cyferki. Słuchajcie, tych planszy nie będę tego wyciągać. Tutaj jest jeszcze taki szczypczyk i takie pałeczki. Nie będę tego wszystkiego wyciągać, no bo nie wiem, czy potem odpowiednio to zapakuję, a chciałabym tu wykorzystać tą przestrzeń i dorzucić jeszcze ciuszki, które mam przygotowane do tego prezentu urodzinowego. Natomiast tutaj jest plansza, tych plansz jest kilka. Tu się tam wkłada jakby do środka, pod spód, jakoś tak. I dziecko kolory sobie dopasowuje do tego, co jest na tej planszy i układa to w odpowiedniej kolejności. Także wydaje mi się, że jest to naprawdę ekstra pomysł na prezent, no a przede wszystkim jest to taka zabawka, która wiecie, nie tylko zabija czas, ale przy okazji właśnie czegoś uczy. Także jestem mega dumna z tego zakupu, w ogóle jak to znalazłam, to się pochwaliłam Kamili, że mam taki pomysł i miała takie wow, pewnie nikt inny by nie wpadł na to, żeby to kupić. Właśnie, także jeżeli nie wiecie co kupić dzieciom, to czytajcie blogi parentingowe, to jest słuchajcie, skarbnica wiedzy. Od razu zaraz to zapakuję i no to właśnie może przy okazji pokażę wam, jak będę to pakować, bo będę pakować to w papier. No i właśnie, prezent świąteczny. Albik. Tutaj, jeżeli chodzi o Albika, poza tym, że pojawiał się na blogach, które czytałam, pomogła mi też koleżanka z pracy, Natalka. Ona ma córcię, która właśnie z tego korzysta i powiedziała, że to jest świetne rozwiązanie. Ja też bardzo dużo o tym czytałam i googlałam sobie, jak to działa. Powiem wam, że dla takich osób, które nie lubią kminić, co kupować potem w prezencie, to jest bardzo sprytne rozwiązanie, bo to jest tak jak z Pandorą, którą dostajemy od naszych ukochanych partnerów, nie? Kupią bransoletkę, a potem na każdą inną okazję dostajemy koralik. I tutaj działa to podobnie. Kupujecie takiego albika, a potem, jeżeli nie macie ochoty się wysilać jakoś bardziej, jeżeli chodzi o prezenty, to wystarczy dokupować odpowiednie książeczki. Ale nie pójdziemy w tą stronę. Ja lubię myśleć, co takiego ja mogłabym komuś prezentować, więc tutaj będzie ten albik i ten albik będzie właśnie prezentem już takim stricte bożonarodzeniowym. Zaraz to wszystko zapakuję i pokażę wam, jak to robię, dlatego że w tym roku będę ponownie pakować prezenty świąteczne w papier, dlatego że w zeszłym roku zamówiłam go za dużo. Chciałam, jakby miałam taki pomysł, że będę pakować nasze prezenty w szary papier i będę używać do tego takich ładnych wstążek. I ponieważ taki szary papier nie był łatwo dostępny, tak do tego, żeby kupić go, wiecie, w sklepie, bo wszędzie były te kolorowe, to zamówiliśmy go chyba przez internet, nie? I zamówiłam go trochę za dużo.
Jeszcze mi go zostało, więc w tym roku prezenty będą zapakowane podobnie. Wymieniłam tylko wstążki, żeby nie było powtórki. No. To tyle, jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci. Jeżeli chodzi o prezenty dla dorosłych, to od razu Wam mogę powiedzieć, że warto też pomyśleć teraz o zestawach prezentowych, które pojawiają się często chociażby właśnie w Sephorach, Douglasach i innych tego typu sklepach. Naprawdę wychodzi to sporo taniej, w sensie niż gdybyście chcieli kupić to pojedynczo. Bardzo fajnym jest też patentem, zwłaszcza jeżeli macie do obdarowania kogoś młodego, kto na przykład, nie wiem, jeszcze zbiera jakby swoje zasoby kosmetyczne. Tutaj prezent dla dziewczyn raczej podejrzewam, teraz podpowiadam. Ale świetnym patentem jest też kupienie kalendarza adwentowego i nie musicie jakby tego, co tam jest w środku, dawać w formie tego kalendarza. Warto taki kalendarz jakby zakupić, potem pogrupować to sobie i można z tego zrobić kilka jakby fajnych prezentów. Wychodzi to naprawdę dużo taniej. I przy okazji, jeszcze jak już jestem przy tych kalendarzach adwentowych, to wspomnę, dlatego że już na moim Instagramie pojawiały się o to pytania. Czy będę otwierała kalendarz adwentowy w tym roku? No oczywiście, że będę otwierała kalendarz. Otwieram co roku od ilu lat? Od 5? Na pewno od czasu, kiedy się poznaliśmy już. To już cztery... No jakieś 5-6 lat. No i bez kitu, teraz będzie 5 lat, kiedy się znamy. Miało. Chyba tak, nie? Chyba tak. Nie. Nie? 4? Mhm. Okej, okay, myślałem, że 5. Andrzeju. No co, ja daty to jak facet typowo. Tak? Dobrze mówię? 4, było, bo się okaże, że mam rację. Żeby nie było, że się czymś czepiam. Czekaj, na ślub czekaliśmy 2 lata. 2 lata tu mieszkaliśmy. 4, tak, bo faktycznie. Tak, będą 4. No. W czerwcu minie nam 4 lata, jak tu mieszkamy. No. No, więc tak. No, więc myślę, że od 5-6 lat co roku kupuję sobie kalendarze adwentowe. Kupuję sobie kalendarze adwentowe przede wszystkim z kosmetykami. Raczej te pielęgnacyjne, niekoniecznie te, które mają kosmetyki do makijażu, dlatego że ja jestem bardzo stała w uczuciach, jeżeli chodzi o kosmetyki kolorowe i bardzo często kupuję po prostu to samo, czyli rzeczy, które mam już sprawdzone. Jeżeli chodzi o moje kalendarze adwentowe, to myślę, że w tym roku będą one 2. Mam już jeden, jest schowany w szafie, jest to kalendarz z Body Shopu, ta jego największa wersja. Kupiłam go już w styczniu i to jest kalendarz, który był kalendarzem aktualnym jakby w zeszłym roku. Ten kalendarz w takiej swojej jakby normalnej cenie kosztuje 600 albo 650 zł, nie jestem pewna, nie chcę skłamać. No i właśnie w związku z tym, że już zdarzało mi się kalendarz z Body Shopu, ten duży, to stwierdziłam, że bardzo chętnie kupiłabym go ponownie, no ale wydać 6 stówek troszeczkę boli i zauważyłam zaraz po świętach, chyba jakoś po nowym roku, że Body Shop wyprzedaje te kalendarze, które zostały mu na stanie. I zamiast zapłacić za ten kalendarz 600 zł, zapłaciliśmy 400, co uważam, że jest ogromną oszczędnością, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że to, co jest w środku, jest warte ponad 1000 zł. Kosmetyki z Body Shopu są bardzo drogie. Kasia? Płacimy trochę za nazwę. A tak jak jest z tyłu, to się zapytam, a to się nie popsuje? Nie. Nie, nie. Kosmetyki, które są wrzucane do kalendarza, zazwyczaj mają kilkuletni okres przydatności. Tak naprawdę, kiedy otwierałam kalendarz z Body Shopu? 2 lata temu chyba? Tak. I kosmetyki, które mam z tego kalendarza, wykorzystuję do tej pory. One są ważne do końca 2024 roku, z tego co widziałam po etykietach. Czyli one mają długą datę przydatności, także nie bójcie się jakby... To nie jest tak, że wiecie, otworzycie ten kalendarz i musicie go od razu wykorzystać, bo coś się zmarnuje. Absolutnie nie. W tamtym roku właśnie, w zasadzie w tym roku, w styczniu, ten kalendarz zakupiliśmy i zamierzam go od grudnia sobie otwierać. Jak patrzyłam sobie, co jest w tegorocznym kalendarzu, to miałam takie, mogłam nie kupować, mogłam jednak poczekać i kupić sobie ten, który będzie w tym roku, dlatego że... może tak, ja nie kupuję kalendarzy w ciemno, tym bardziej, że zwłaszcza ostatnimi czasy nie kupuję tanich kalendarzy, tylko raczej te trochę droższe, po prostu zamiast kilku małych wolę mieć jeden porządny. Andrzej mi tam ziewa za kadrem.
Zamiast kilku małych chcę mieć jeden porządny. No i jeżeli chodzi o te kalendarze, to wiecie, tam nie ma zaskoczenia. Jeżeli znacie jakąś markę i kupujecie jej kalendarz adwentowy, to tak naprawdę co roku w tych kalendarzach są te same typy produktów, zmieniają się tylko ich zapachy. No i właśnie, w kalendarzu, który ja mam, on będzie bardzo fajny, natomiast jest, z tego co pamiętam, dużo kosmetyków o zapachu brytyjskiej róży. A w kalendarzu, który jest w tym roku, jest bardzo dużo cytrusowych zapachów, a ja wolę cytrusy niż róże. Natomiast ta róża z body shopu nie pachnie jak róża u starej babci, także nie ma dramatu, na pewno mi się to wszystko przyda, tam jest sporo rzeczy do kąpieli, ale dobra, bez spoilerów. I myślę, że kupimy jeszcze drugi kalendarz. Powiem Wam, że ciężko mi było się zdecydować na to, co chciałabym kupić, dlatego że trochę jest tak, że jak już raz kupicie sobie porządniejszy kalendarz, czyli też niestety droższy, to potem tak niekoniecznie chce się wracać do tych tańszych, bo ich wartość jest po prostu mniejsza, jest czasem mniej przemyślana, jest więcej zapychaczy w środku. No i tak o. W sensie jak już się otwierało taki właśnie, nie wiem, duży body shop, to potem wszystko inne jakby nie jest takie fajne, już nie ma podjazdu. I w tym roku też się zastanawiałam, czy właśnie dokupić jakiś kalendarz. Zastanawiałam się, czy w ogóle to robić i na początku myślałam, że nie. Jak pojawiły się kalendarze z Ritualsa, czyli mojej ukochanej też marki, to w pierwszej chwili pomyślałam, że ich nie kupię, dlatego że ten średni, no nie do końca mi się podoba jego zawartość. Mały jest po prostu mały, czyli już nie robi na mnie wrażenia. Natomiast Rituals zaskoczył i wypuścił jeszcze kalendarz w wersji premium. No, jest to wersja premium, więc ona też premium kosztuje. Ten kalendarz kosztuje 675 zł. Ale oczywiście no, spojrzałam, jaka jest zawartość i bardzo mnie kusi, żeby go kupić. Zobaczymy. Zobaczymy, czy się zdecyduje. Jeżeli go kupię, to na pewno to zobaczycie. Ale myślę, że albo będzie u nas właśnie jeden kalendarz, albo jeżeli będzie no drugi, to tym drugim będzie ten z Ritualsa. Patrzyłam sobie jeszcze na inne marki. Natomiast, wiecie, ja nie używam rzeczy z Skillsa czy z L'Occitane. I mimo, że te kalendarze, które oni mają u siebie, są całkiem sympatyczne, to w związku z tym, że to są takie już też marki kosmetyczne bardziej premium, to pojemności tych kosmetyków są bardzo malutkie i jakoś tak nie jara mnie to, żeby wydać, wiecie, 6 stów na kalendarz i mieć 30 kosmetyków po 30 ml. To jest trochę mało jakby. To są wszystko rzeczy travel size, czy jak to się tam ładnie nazywa. Więc myślę, że się na nic nowego nie zdecyduję i zostanę przy moich ulubieńcach, czyli właśnie przy Body Shopie i ewentualnie Ritualsie. Dobra, tyle o kalendarzach. Zabieram się za pakowanie prezentów i pokażę Wam albo jak to robię, albo po prostu jak już są zapakowane, bo nie wiem w sumie, czy jest coś ciekawego w zawijaniu rzeczy w papier. Wracam do Was i trzymam ścinki, to znaczy, że już wszystko zapakowałam. Chciałam tylko powiedzieć, nie wiem, co robicie z takimi skrawkami materiału, które Wam zostają, materiału papieru. Natomiast polecam ich nie wyrzucać, bo nie wiem, czy zdarzy Wam się kupować na Boże Narodzenie, czy też potem na inne okazje takie rzeczy jak perfumy, czy po prostu coś takiego symbolicznego typu skarpetki i tego typu sprawy. Wtedy takie ścinki się przydają, dlatego że to są właśnie rzeczy, które mają stosunkowo mały rozmiar i jak najbardziej można to jeszcze wykorzystać. Także to nie ląduje w śmieciach, jeszcze tego użyjemy. Ze sobą mam pierwszy prezent, czyli to jest właśnie ten prezent urodzinowy. Użyłam sobie dwóch różnych wstążek, tak żebym wiedziała, co jest na kiedy. Tutaj prezent właśnie urodzinowy ma taką zwykłą czerwoną wstążkę, mam ich sporo, a jeżeli chodzi o prezent na Boże Narodzenie, to on już ma taką wstążeczkę typowo świąteczną, czyli mamy motyw gwiazdek. Zastanawiałam się, czy nie użyć białej, ale jednak w związku z tym, że ten papier jest stosunkowo jasny, to lepiej wyglądają na nim żywe kolory, więc tak prezentują się moje zapakowane prezenty. Nie pokazywałam Wam procesu pakowania, bo jednak zawinięcie rzeczy w papier nie jest niczym skomplikowanym. Byłoby to pewnie trochę nudne, natomiast tak, jeszcze może je podpiszę, przynajmniej ten świąteczny, żeby potem było wiadomo, co takiego tu jest i dla kogo. Natomiast w sumie to myślę, że jak nam to
Kamili to będzie pamiętała, że to jest prezent od cioci dla Kolinka. No. Więc to już za mną, jeżeli chodzi o prezenty, to myślę, że zrobimy też taki odcinek, jak będziemy kupować te prezenty jeszcze, tak żeby wam może podpowiedzieć, co takiego można by kupić naszym bliskim, jeżeli chodzi o ten okres świąteczny. Ale to już bliżej świąt, na pewno będę ogarniała dla nas, w sensie dla siebie, dla Andrzeja, coś takiego stricte też na Mikołajki, więc myślę, że bliżej świąt też takie rzeczy się pojawią. Powiem wam, że absolutnie kocham okres Bożego Narodzenia. U mnie już od kilku dni w domu czasem słychać piosenki świąteczne. Jakby ktoś się zastanawiał, czy mam jakąś ulubioną playlistę, to oczywiście, że mam. Wszystko, co śpiewam, Michael Bublé, albo płyta świąteczna Sea, też uwielbiam. Dużo z tego. Jest tego naprawdę dużo. Ostatnio, jak byłam we wtorek na zajęciach, nie nagrywałam, co prawda, tego, jak przebiegała lekcja, natomiast na sam koniec oczywiście śpiewałam już Let It Snow, no bo why not? Tak? Już naprawdę nie mogę się doczekać tego, aż będziemy ubierać choinkę. Wszystko to na pewno wam pokażemy. My zastanawiamy się też nad tym, żeby nagrywać może jakiś lekki vlogmas. Myślę, że też w tym roku otwieranie kalendarza adwentowego nie będzie na Instagramie, tylko będzie na YouTubie. Czemu nie na dwóch miejscach naraz? No bo wtedy Andrzeju, jak otworzę na Instagramie, to już nikt nie będzie miał potrzeby oglądać filmu, żeby zobaczyć, co takiego jest w tym okienku. Nie, ja jestem przyzwyczajony do tych storików, to jest super moim zdaniem. Przemyślę to jeszcze, bo już dziewczyny do mnie pisały właśnie zapytania, jakie te kalendarze będą i czy będę otwierać. Tak, będę, natomiast czy na Instagramie, czy nie, to może w takim razie jeszcze o tym pomyślę, no bo faktycznie jest to pewnego rodzaju dla mnie tradycja, że rok w rok, jak mam kalendarz i go otwieram, to pokazuję, co takiego z tych okienek wyciągam. Dobrze, to na dziś byłoby to wszystko, jeżeli chodzi o taki przedsmak, powiedzmy, świąteczny. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia w kolejnym vlogu. A! Jeszcze jedno! Łapeczka w górę. Subskrypcja. I serduszko w komentarzu. Czerwone, jak te wstążeczki. No, to teraz do zobaczenia.